miejscu, w którym obecnie się znajduje, do 1938 roku stała synagoga, zwana także Nową Synagogą. Geneza tej budowli sięga roku 1847, kiedy to wśród wrocławskich Żydów nastąpił rozłam i wyodrębniła się grupa tzw. liberałów, w skład której wchodzili zamożni kupcy, a także wielu innych znaczących mieszkańców Wrocławia. Propagowali oni używanie języka niemieckiego oraz muzyki organowej w liturgii. W 1866 kupili oni na tym terenie, w pobliżu Zamku Królewskiego, działkę, w której do 1872 budowali, jak już wspomniałem, piękną synagogę. Niestety, 9 listopada 1938 została ona spalona przez nazistów w ramach akcji Noc Kryształowa. Był to właśnie, po tej akcji nastąpił mord i właśnie likwidacja społeczności wrocławskich Żydów, którzy do tego okresu stanowili znaczącą część mieszkańców.